Największy problem mam z tobą, nie z sobą. Chociaż już jesteśmy tą samą osobą, tą samą drogą idziemy na zawsze z sobą. Będziemy nie jeden, jest cel, tego samego nie chcemy. Twe imię to ego, nie jest twórcy mego, który mnie zlepił z podobieństwa swego. Widzę cię, brać w moim odbiciu, demon jest cały czas w moim życiu. Puk, puk, pokaż się. Puk, puk, rozumiesz mnie? Imię twe znam, nie jestem tutaj sam. 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 Mówiłem sam, że nie będę na ciebie czekał długo tam, więc musiałem iść. Nie wrócę już dziś. A mówiłem, że nie będę czekał długo tam na ciebie, bo musiałem iść. I nie zobaczymy się już na pewno dziś. A mówiłem, że nie będę czekał długo tam nad siebie, bo musiałem iść. I nie zobaczymy się już na pewno dziś. W 80. jak zorientował się o swoich zdolnościach, ta gady się bały wchodzić do całą. Słyszałem o tych przodkach pokutnika, podobno niezłe świry, człowieku. Szamani prawdziwi żywili się energią i nadawali na zupełnie innych częstotliwościach. Nie do co teraz. W 90. zawiercinie prowadziły bibliotekę. Właśnie tam go poznałem. Przyniósł mi wtedy ciekawą książkę o tajemnicach człowieku tego świata. Och, to ci historia. Nawet podczas czytania potrafi znieść się ponad parkietkę.